Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, salon płytek i armatury sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce. Wtorkowe popołudnie. Radosław Salamon, witam i zapraszam na obejrzenie kolejnego odcinka programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Wraz ze mną w studiu standardowo Piotr Fortuna. Piotrek, witaj. Witam serdecznie. Piotrek, wszyscy emocjonują się europejskimi pucharami, a my emocjonujemy się niższymi ligami i dzisiaj kolejna dawka relacji z boisk niższych klas rozgrywkowych naszego regionu. Było ciekawie, wróciła też A-klasa do rozgrywek. Ciekawie robi się w czwartej lidze. Powoli już gdzieś tam coś się zaczyna klarować. Ale jest też sporo niespodzianek, jak na przykład APIS Jędrzychowice. Fakt, że terminarz im nie służy, no ale trzeba powiedzieć jasno, nikt się chyba tego nie spodziewał, że po czterech seriach gier APIS będzie miał 0 punktów. No tak, rzeczywiście to jest dość duże zaskoczenie, tak jak wspomniałeś, no APIS nie miał lekkich spotkań. Rozegrał 3 spotkania, jedno mniej, bo już mają też pauzę za sobą, ale największym zaskoczeniem dla mnie jest to, jak Stalówka i Prochowiczanka się obudziły po tamtej jednej nieudanej rundzie, bo były spisywane przez wszystkich na straty, a tutaj Stalówka liderem, Prochowiczanka również wysoko w tabeli z 7 punktami, więc jak widać, no to ten kubeł zimnej wody w poprzednim sezonie podziałał na te drużyny. I robi się rzeczywiście ciekawie, no szczególnie, że w tej grupie zachodniej no nie ma nikogo z kompletem punktów, także... Dwa zespoły bez porażki. Tak, dwa zespoły bez porażki i widać po tym, że rzeczywiście gdzieś ta liga w górze tabeli może być bardzo wyrównana i że każdy chce za wszelką cenę się utrzymać. No właśnie, dwa zespoły bez porażki i teraz zagrają między sobą, więc bardzo ciekawe spotkanie zapowiada nam się w Ścinawie, bodajże w niedzielę o godzinie 17. Miejscowa Odra Total podejmie zespół z Jeleniej Góry, Karkonosze. Zespół, który zaczął też zaskakująco remisem, ale szybko potwierdził swoją klasę. Też w ostatniej kolejce właśnie zwyciężył bodajże w Głogowie, jeśli dobrze kojarzę. 2-1. Przegrywał 1-0, ale o tym pewnie za chwilę. Na razie potwierdza się coś, o czym kiedyś mówiliśmy i w przypadku tej pandemii, kiedy była podejmowana decyzja o tym, że i broniliśmy tej decyzji, żeby nie karać klubów spadkami, bo w tym momencie mielibyśmy Stal Chocianów i Prowiczankę w klasie okręgowej. Ja wiem, że to jest dopiero 4 kolejki za nami i ciężko mówić, czy te zespoły na koniec sezonu nie znajdą się w strefie spadkowej, bo wiemy, że tych zespołów będzie dużo w tym sezonie, ale na ten moment te nadzieje w sercach kibiców zostały wlane, w zarządu również, jak i zawodników, że to, co było, poszło w zapomnienie, stworzyło się coś nowego. Te zespoły, tak jak powiedziałeś, są w górnej części ligowej tabeli. No i mówię, gdybyśmy podjęli taką, a nie inną decyzję, my, ja mówię jako wszyscy, tak, sympatycy piłkarscy, którzy gdzieś tam już wtedy chcieli karać spadkami, no to dziś nie byłoby tych klubów. A kto wie, jakie piętno by to odcisnęło na ich funkcjonowaniu? Czy to nie pociągnęłoby za sobą fali, nie wiem, kolejnych odejść? Nie mówię może o rozpadaniu się zespołów, ale różnie mogłoby być. No tak, tak jak wspomniałeś, także dobra, jak widać, decyzja podjęta, że te kluby dostały tą drugą szansę i widać, że z niej korzystają, bo naprawdę i trener Wolan, i trener Gajewski ułożyli świetnie swoje zespoły, przeprowadzili fajne transfery, pokazali, że rzeczywiście można gdzieś tam odbudować drużynę. Pytanie właśnie, jak długo ta odbudowa będzie trwała, czy to rzeczywiście te drużyny mocno zaskoczyły i weszły na właściwe tory, czy gdzieś tam też te zwycięstwa są chwilowe. No właśnie,
Zaczniemy nasz program już od materiałów pierwszych wideo, więc czwarta liga chronologicznie. A, jeszcze trzeba powiedzieć jedno, no wróciły dwie grupy B-klasy do rywalizacji. My jeszcze w tym tygodniu nie mieliśmy okazji obserwować zmagań B-klasowych, ale obiecujemy, że już w najbliższy weekend pojawimy się na jakichś boiskach B-klasy również. Dziś tylko przeanalizujemy sobie i już też od razu na starcie trzeba, Piotrek, powiedzieć, że dziś mamy kłopot, tak jak już ostatnio wspominaliśmy o tym problemie z naszą aplikacją. która generuje nam wyniki i tabele, no i dziś całkowicie zawiodła i nie będziemy w stanie Państwu przedstawić tego w obrazie graficznym, ale postaramy się chociaż przeczytać i przedstawić pokrótce, jak ta ostatnia kolejka kształtowała się na boiskach. Zaczynamy. Czwarta liga, pojedynek Stali Chocianów z Kuźnią Jawor. Stal, która w tej czwartej kolejce zamykała, można powiedzieć, rywalizację na boiskach czwartoligowej. Grała najpóźniej, bo grała w niedzielę o godzinie 17 na własnej płycie z Kuźnią Jawor. Kuźnia, która przegrała dwa ostatnie spotkania, a Stal w przypadku zwycięstwa miała objąć prowadzenie w tabeli i tak też się stało. Zwycięstwo 2-0 podopiecznych trenera Mirosława Wolana. Zapraszam na materiał wideo. Jest to kolejny nasz trzeci z rzędu mecz niewykorzystanych sytuacji. Nie ma co tutaj ukrywać, mamy z tym problem w ostatnich trzech meczach. I jeżeli nie będziemy strzelać sytuacji takich, które sobie stwarzamy, no to będzie nam bardzo ciężko zdobywać punkty. Co tutaj dużo mówić? No zagraliśmy też jeden ze słabszych, no chyba najsłabszy mecz w tym sezonie. O ile w dwóch poprzednich meczach ponieśliśmy porażki, to jednak gra wyglądała znacznie lepiej niż dziś. Dużo ciężko tutaj coś powiedzieć po takiej porażce, no na pewno to boli i trzeba walczyć dalej, no, następne punkty. Myślę, że tutaj przede wszystkim chłopcy muszą zejść na ziemię, tak, no bo zbyt szybko uwierzyli co niektórzy, że już są zawodnikami, nie wiem, czwartoligowymi bądź, nie wiem, głowami gdzieś w wyższej lidze i chyba za szybko uwierzyli w swoje możliwości i przeliczyli się z tymi swoimi, nie wiem, podejściem do tej piłki nożnej, do tego w ogóle naszego zespołu, bo niektórzy to pomyśleli, że już będziemy się bili o trzecią ligę, co od początku było to dla mnie troszkę śmieszne stwierdzenie, no ale niestety no, chłodne głowy muszą teraz, nie wiem, wziąć w grzybnik chłodny, zimny prysznic. Czekamy na powroty pozostałych zawodników też. No, mam nadzieję, że w końcu kiedyś będziemy mogli zagrać też tą pełną kadrą. Trwa ten sezon wakacyjny, ale tutaj nie ma żadnego wytłumaczenia. Ci, którzy wychodzili na boisko, ci, którzy grali, muszą brać odpowiedzialność za siebie i za to, co robią na boisku. A no niestety, jak widać, brakuje nam tej odpowiedzialności na boisku i brakuje nam tej skuteczności, co się rzutuje później na takie wyniki. Nie? No, z całym szacunkiem dla Stali Chocianów nie zagrała jakiegoś rewelacyjnego meczu, ale odnosi komplet zwycięstwa. W piłce seniorskim chodzi o to, żeby mecze wygrywać, a nie żeby pięknie grać w piłkę. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, to popełniliśmy tutaj mnóstwo niedokładnych podań i stąd się wszystko brało. Gra szarpana. Wiadomo, były sytuacje z dwóch stron. Tu też trzeba pochwalić chłopaków za to, że my gramy, wszystkie drużyny grają trzeci mecz w warunkach 30-stopniowych, także tutaj musiało to się odbić. Ja byłem pewny, że się dla tych młodych chłopaków kto odbije, bo to wiadomo, młodość ma swoje prawa i brakowało trochę doświadczenia, bo my ciągle gramy, może to się usprawiedliwiam, bez kilku podstawowych zawodników. No, pojechaliśmy do Legnickiego Pola bez kilku, dzisiaj grałem bez Sałaty, Bartuzela, bez Dulskiego, także, ale mimo to jakoś tam chłopcy sobie radzą. Nam najbardziej zależy na tym, żeby w każdym meczu zdobywać jakieś tam fajne punkty i żeby, widzi pan, no, redaktorze, trochę ludzi na trybuny przychodzą, a niedawno jeszcze można było policzyć na palcach paru tam dwóch rąk, a teraz już jest 200 osób, czy będzie, mam nadzieję, będzie jeszcze więcej, bo to są chłopcy miejscowi. My nie mamy żadnego zaciągu armii, nikomu nie płacimy żadnych pieniążków i bardzo mi jest ciężko konkurować z innymi. Dlatego tutaj, jeżeli ktoś mówi, że podniosłem zespół z kolan, nie, ja miałem tych swoich chłopaków cały czas, tych samych, no to oni przykładowo rosną, no i tyle. No. Proszę zobaczyć, jak oni wyglądają, niektórzy jak gladiatorzy. Jestem bardzo zadowolony ze swoich chłopaków, bo to jeżeli kilkanaście meczów z rzędu nie mogli odnieść zwycięstwo, a teraz wygrywają trzeci mecz z rzędu, to jestem strasznie, strasznie dumny z swoich chłopaków. Mieliśmy trochę więcej czasu na okres przygotowawczy, trenowaliśmy już od maja, bardzo ciężkośmy trenowali. Tu muszę powiedzieć, że
wiadomo, był koronawirus, ale mogliśmy spokojnie się przygotować dzięki tak samo naszemu burmistrzowi, który nam nie obciął nawet żadnej dotacji, jeszcze nawet została ona podwyższona. Dostaliśmy pieniążki z Projektu System, także to na budowę naszego tutaj obiektu to jest bardzo duży pieniądz. Także podziękowania dla pana burmistrza i dla pana Adyskiego za Projektu System. I w tym sezonie może ja bardzo też liczę na moich juniorów, bo 6 juniorów grało w ostatnim meczu, dzisiaj grało 4, weszło 2, także też będziemy na pewno wysoko. No, stało się też to, o czym mówiliśmy, prognozowaliśmy, że po przyjściu trenera Wolana ten zespół powinien się odrodzić. Może jeszcze ta gra nie wygląda jakoś tak porywająco, ale wynik ich broni. No, mają 3 zwycięstwa z rzędu, 9 punktów, w pierwszej kolejce przegrali. No a teraz idą od zwycięstwa do zwycięstwa. Teraz bodajże, jeżeli kojarzę dobrze, będą się konfrontować z Orlą Wąsosz, więc też takim rywalem, z którym no, na pewno nie są na straconej pozycji, chciałoby się rzec. No i szapoba za to kontynuowanie tej polityki trenera Wolana. Ja pamiętam poprzednią przygodę trenera Wolana z Stalą Chocianów i on już wtedy stawiał na młodzież. Żartowaliśmy sobie gdzieś w kuluarach, że u niego stary zawodnik legitymuje się rocznikiem 97-96. No to niektórzy uważają jeszcze taki za młody talent, a trener Wolan już mówi, że to już doświadczony piłkarz. Więc super, no super. 6 zawodników, jak słyszeliśmy w poprzednim meczu, 6 młodzieżowców, 6 teraz, więc ogromne brawa. No a co do Kuźni, no chwaliliśmy, gdzieś coś się zacięło w tej maszynie. Trener Szeliga wspomniał o tym, że chłopcy może troszeczkę mentalnie za mocno uwierzyli w siebie po tych kilku dobrych występach. No ale tam są zawodnicy, którzy ten zespół mogą pociągnąć, którzy ja liczę na to, że w szybkim tempie uda się odbudować tą formę z końcówki poprzedniego sezonu. No i ten pierwszy mecz ligowy chyba też był zwycięski, jeżeli dobrze kojarzę, bo 3 porażki z rzędu. Więc no mówię, na ten moment na 2 odmiennych biegunach, no ale też jak się nie wykorzystuje takich sytuacji, jak Kuźnia miała. No czasami tak jest, no, bramka była jak zaczarowana, no, z 4-5 metrów przez 2 razy przestrzelili, słupek, ta piłka ocierała się o słupki, no ciężko jest wygrać taki mecz. No i tutaj znowu nam się pojawia to, co zresztą też trener Szeliga podkreślił w wywiadzie i to, co było zarzucane w tamtym sezonie Chojnowiance, tak? Czyli Kuźnia grała, tak jak tutaj można było wywnioskować, fajną piłkę, a to Stalówka strzelała bramki, tak? I o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Wiadomo, że miło jest oglądać fajny skład na akcje, ale czasem po prostu wystarczy być bardziej skutecznym od przeciwnika i niekoniecznie starać się budować drużynę, tak, ładnie grającej, jeżeli też może nie mam do tego piłkarzy, tak. Lepiej zagrać toporny futbol, a łapać punkty niż po prostu ładnie grać i tych punktów nie mieć, tak. O tym też mówił właśnie trener Szeliga, że gdzieś tam to się zacięło i mimo tego, że Stal może nie grała porywająco, wygrała 3 mecz z rzędu, a im tych punktów zaczyna brakować po prostu i oni już zaczynają powoli czuć tą presję. Tutaj za względy estetyczne nikt nie daje punktów, a za to tak, ile bramek strzeliło się przeciwnikowi. Tak? Weźmy to pod uwagę, że wiadomo, w każdym normalnym sezonie mieliśmy ten komfort, dobra, 3 pierwsze mecze, 4 jeszcze mogę się gdzieś tam odbudować, a tutaj przy spadaniu 6-7 drużyn, czy nawet 8, chociaż no, po starcie trzeciej ligi na razie nam się nie zapowiada, żebyśmy musieli dokładać te kolejne miejsca, ale po prostu no, teraz każda drużyna po stracie punktów czuje to, że będzie trudno się wygrzebać z tego dołu i na pewno jest dużo większa presja na zawodnikach i trenerach. Zgadza się. Co do innych wyników, bo tutaj też trzeba wspomnieć o kilku meczach. Orla Wąsosz fajnie wygrywa w Gryfowie Śląskim. Gryf, który naprawdę na początku tego sezonu pozostawiał po sobie zawsze dobre wrażenie. Pamiętam cały czas, mam w głowie ten mecz w Szczedrzykowicach 2-2, gdzie no, fajnie grali w piłkę.
później w następnej kolejce też tam minimalnie czegoś zabrakło. Tak, chyba też remis. Nie, to nie było. Ale, to nie ale było z Legnickim Polem też remis, tak? I tam bodajże w 93 minucie chyba ratował Marcin Wasilewski. Tak, tak, 53 i później 4-1 z Kuźnią Jaworem. Zgadza się. No więc no, z ciężkiego terenu Orla przywozi ten komplet punktów. Duże słowa uznania dla Prowiczanki. 5-1 wygrywają z KS-em Legnickie Pole i w opinii wszystkich znów powtarza się to, że fajny kolektyw, fajnie zespół wyglądał po tym odświeżeniu szatni. Mocna pozycja Tomka Wojciechowskiego, którego znów podkreślam, jego dobrą dyspozycję, dwie bramki, więc naprawdę duże słowa uznania. Wiemy, mecz Konfeksu z Górnikiem Złotoryja został przeniesiony na inny termin z powodu zagrożenia epidemiologicznego, bo było podejrzenie koronawirusa w drużynie Górnika Złotoryja. Można odetchnąć. Wszystkie negatywne testy, także. Tak, wszystko jest dobrze. Sparta Rudna, dla mnie troszkę nieoczekiwanie, przegrywa z Leśnikiem Osiecznica. Kolejny gol trenera Malawskiego. Dla mnie akurat, no, jak widziałem Leśnika w akcji, no to wiedziałem, że gdzieś tam będzie urywał te punkty i też to podkreślił trener Dobrego Dwa Głogów, że ten Leśnik napsuje krwi rywalom i jak widać już pierwsze żniwa zbiera. No Włókniarz Leśna trochę się zaciął, już dwie czy trzy porażki zaliczył, ale Leśnik widać, że no, ci chłopacy potrafią grać w piłkę i będzie... No tak, wygrał tydzień temu w Grębocicach, właśnie tak sobie sprawdzam. No i zremisował z Odrą Ścinawa, no, która w tej kolejce pokonała Pisa Jędrzejowice. No i przypomnijmy, że w tym pierwszym meczu z Chlebnym Dwa Głogów też nie odstawali poziomem, także no, będziemy mieli pociechę z tego Beniaminka. No, też tak myślę, nawet rozmawiałem w ten weekend, miałem przyjemność porozmawiać z trenerem Wołochem, trenerem Odry Ścinawa. Mówił, że bardzo ciekawy ten zespół Leśnika Osiecznica, że tam wcale nie było lekko grać. No i ten wynik 3-3. Sparta Grębocice się przełamuje, wygrywa z Włókniarzem Leśna, z kolejnym Beniaminkiem. Odra to ta Ścinawa, to co powiedzieliśmy. Świetny wynik z Jędrzychowic. 2-1 zwycięstwo. No, Chrobry Dwa Głogów prowadził z Karkonoszami 1-0. Ostatecznie przegrał 2-1. No i zwycięstwo Orka na Szczedrzykowice nad Mewą Kunice. Mewa leciutka zadyszka, mecz bardzo wyrównany, no ale doświadczenie zwyciężyło. Orkan pokonuje rywala 1-0 i inkasuje komplet punktów. Na ten moment Stal Chocianów prowadzi, ma 9 oczek, Odra Total Ścinawa druga w 4 kolejkach 8 punktów, Chrobry Dwa Głogów 7 i również 7 punktów. Karkonosz Jelenia Góra, Orkan Szczerczykowice, Leśnik Osiecznica, Prowiczanka Prochowice i Sparta Rudna. Na drugim biegunie Apis Jędrzychowice 0, Włókniarz Leśna 2, Konfeks Legnica 2, Kuźnia Jawor 3. Tak by to wyglądało na ten moment. My przenosimy się do klasy okręgowej. Tutaj byliśmy na spotkaniu, bardzo też ciekawie się zapowiadającym, Piotrek, podkreślaliśmy ten mecz. Zawisza Serby, Kaczawa Bieniowice. Mecz dwóch drużyn bardzo takich walecznych, które no, przyzwyczaiły nas do tego, że przysłowiowo nogi nie odstawiają. Tak też było w tym spotkaniu. Dwie czerwone kartki między innymi dla drużyny gospodarzy Zawiszy Serby. To muszę też powiedzieć, że ten mecz był lustrzanym odbiciem tego, na którym ja byłem tam. Kaczawa długo prowadziła, dostała czerwoną kartkę, czy nawet dwie i w koniec końców Zawisza Serby wycisnęła zwycięstwo, także tutaj... Odbicie lustrzane, tak. No i miałem okazję zobaczyć w akcji oba zespoły, o których mówiliśmy, że będą siłą też w tej ligi w tym sezonie. No i trzeba potwierdzić jasno, że no, oba zespoły grają fajnie w piłkę i gdzieś tutaj pewnie jeszcze, ja myślę, za 2-3 kolejki tak naprawdę będziemy świadkami tego takiego optymalnej formy tych drużyn, bo wiemy, wszyscy wrócą z tych wakacji, o których się ciągle mówi. Drużyna też, no, jak gdyby te emocje opadną w związku z tym wydłużoną tą przerwą i jak gdyby będzie pewnie się łatwiej grało pod tym względem psychologicznym. Ostatecznie Zawisza Serby przegrał u siebie z Kaczawą Bieniowice 2-4. Posłuchajmy trenerów. Myślę, że Bieniowice były bardzo wymagającym rywalem. Grali blisko, agresywnie, nie pozwalali nam za bardzo grać piłką. Stąd też się wzięło troszkę, że nie mieliśmy pomysłu. No,
zagrali naprawdę dobre spotkanie, jak dla mnie. Mówię, zabrakło nam grania w piłkę tak naprawdę. Nie mogliśmy wymienić 3-4 podań, żeby gdzieś wyjść z tego wysokiego pressingu. Ich sytuację szliśmy na 1-0, naprawdę fajna akcja. No i tak naprawdę myślę, że za duże happy było, że tą bramkę strzeliliśmy. No i potem znów nasze błędy, dwa karne, ewidentne tak naprawdę dla mnie. To nasze błędy znów, nie po aktach, tylko błędy z całego fragmentu gry. Potem dostajemy na 2-2, strzelamy bramkę też po karnym. Myślę, że Bieniowice naprawdę zasłuży na to zwycięstwo dzisiaj. Mieliśmy tą sytuację 3-2, gdybyśmy ją strzelili, to może było troszkę inaczej. W drugą stronę sytuację niewykorzystanie jestem mszczoną. Strzelają oni na 3-2. Myślę, że Bieniowice też kondycyjnie lepiej wyglądali na pewno od nas. Miałem 6 zmian, te 6 zmian wykorzystałem. No mówię, te dwie czerwone kartki trochę pokrzyżowały to wszystko. Ale no, mecz mógł się podobać. No, agresywnie było, no, od początku było wiadomo, widać, że oni chcą wygrać mecz, również my, no ale mówię, no i sprostaliśmy tego zadaniu dzisiaj. Myślę, że przyjechaliśmy na ciężki teren. Wiedzieliśmy, że boisko tutaj no, nie będzie nam służyć, mało wąskie, tak, długie. Specyfika, no tak jak mówiłem chłopakom, żebyśmy spróbowali zagrać na zero z tyłu. Nie do końca to wyszło, natomiast jestem z przebiegu meczu bardzo zadowolony, tak. Wiedzieliśmy, że Serby grają bardzo, bardzo twardy futbol, tak? I tutaj jak gdyby uczulałem chłopaków, żeby się tam nie wdawali zbędnie gdzieś tam w jakieś przebijanki. Natomiast mówię, no, generalnie z meczu jestem bardzo zadowolony. Ja myślę, że będziemy z każdego meczu chcieli wyciągać te trzy punkty, tak? Gramy na każdym meczu, chcemy być skupieni i grać z kolejki na kolejkę, tak? Nie snujemy jakichś tam nie wiadomo jakich planów pochopnie. Jeżeli chodzi o nasze te osłabienia, no myślę, że to na pewno osłabienia, natomiast dysponowaliśmy taką kadrą, że gdzieś to się wszystko tak poukładało. Dodatkowo pozyskaliśmy Mateusza Dominiaka z KS-u i myślę, że to będzie duże wzmocnienie. Tak jak też trener powiedział, no mówiliśmy o tym tydzień temu. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po Kaczawie i potwierdza się to, że ta Kaczawa dalej jest mocna. Trener podkreślił też te transfery, które jak gdyby do klubu przyszły, więc no, drużyna silna, nie ma co mówić. No, trzech braci Śliwińskich, trzeci zameldował się i nawet strzelił bramkę, ale nie została uznana, spalony bodajże, więc naprawdę ciekawy zespół. Podparty kilkoma też doświadczonymi zawodnikami. No i będzie ciekawie w tej klasie okręgowej, trzeba to powiedzieć jasno. Pomiera Dwanice po tym rozbiciu zrywu Kłębanowice, tak? Dobrze mówię? Zrywu. Teraz przegrał z Iskrą Księginice, o której też dużo mówimy. Więc takie no, 5 zespołów wydaje się w czubie ligowej tabeli, które będą prezentowały wyrównany bardzo poziom. No i sam nie wiem, kogo tutaj typować jako głównego kandydata. Wydaje mi się, że głównym na jedynce wysuwa mi się na razie Górnik Lubin, ale tego też się spodziewałem. No, ale te 4 zespoły, myślę, Zawisza, Serby, Kaczawa, Bieniowice, Iskra, Księginice, Płomień, Radwanice możliwe, to drużyny, które gdzieś tam będą deptały po piętach. No z pewnością widać, że nikt tej długiej przerwy nie marnował, każdy gdzieś tam kusił zawodników, trochę tych transferów było. Z Kaczawą mieliśmy chyba taką trochę zmienioną optykę przez to, że odszedł ten Romański, zaraz za nim poszło kilku zawodników i wydawało się tak jakby, że ten trzon zespołu się rozpadł, a tutaj nikt nie zauważył po cichu tych robionych transferów do klubu i przez to może każdy myślał, że ta Kaczawa nie będzie tak mocna jak była w tamtym sezonie, a jak widać no moc jest i rzeczywiście tutaj wygrany mecz na trudnym terenie w Serbach to pokazuje, bo Zawisza też jest, jak to zawsze powtarzam, jak jest w optymalnym składzie, bo wiadomo, że tam chłopaki różnie pracują, nie zawsze mogą się zebrać na mecz, ale pokazywali to w tamtym sezonie i pokazują to w tym, że też są bardzo silni. Też się zgodzę z Iskrą Księginice. No, widać, że pokonując ten Płomień Radwanice, który jest takim czarnym koniem i o którym też się dużo mówi, no pokazują wszyscy Górnikowi Lubin, że hola hola, nie jesteście jedyni w kolejce, bo po tych awansach bez spadków każdy mówił, a Górnik będzie miał autostradę do czwartej ligi, a tak nie będzie. No też ciężko tak naprawdę
ocenić Górnik Lubin. Wiadomo, ma 13 bramek strzelonych, jedną straconą, ale grali z Odrą Kobieją, która grała w ósemkę. Grali z Hojnowianką, która jest mocno osłabiona i też się mówi, że mają mocne problemy kadrowe i w ogóle nie wiadomo, jak będzie z ich dalszym bytem, chociaż uważam, że zespół z taką historią się podniesie i jeszcze troszkę tutaj namiesza. Także teraz jadą do Męcinki. Tak, jadą do Męcinki, która... No na razie 0 punktów. Tak, która też ma 0 punktów, więc ciężko tutaj. Na pewno na plus dla Górnika jest to, że wykorzystują od razu słabość rywali, nie tak jak w tym pierwszym sezonie, gdzie mimo wyraźnej przewagi na boisku jednak te punkty gubili w ostatnich minutach. Tutaj widać, że to się poprawiło. No i wiadomo, Pogoń Górę zganiliśmy, dostali bardzo wysoką karę za nieuprawnionego zawodnika w tamtym tygodniu. Dodatkowo zawodnik został zawieszony jeszcze bodajże na pół roku. Także oprócz kary finansowej i odjęcia tych punktów, które zdobyli, to jeszcze nie będą mogli z tego zawodnika skorzystać. Także też trochę mu zepsuli sezon, wystawiając go pod innym nazwiskiem. No ale teraz już czysto wygrali z Męcinką 5-0. Także też widać, że ta Pogoń się wzmocniła względem poprzedniego sezonu. Oczywiście. Oczywiście taki, myślę, też prawdziwy sprawdzian przed Górnikiem. W czwartej kolejce przyjeżdża Płomień Radwanica. Jeżeli dobrze pamiętam, to Płomień jako pierwszy pokonał chyba Górnika Lubin, tak? I nie wiem, czy nie jedyny zespół, który pokonał Górnika Lubin w tamtych rozgrywkach. Nie, jeszcze Mewa Kunica. Aha, później tak, ale to był pierwszy zespół, który chyba pokonał. Płomień był pierwszym zespołem. No, na razie Beniaminek z... I Płomień chyba też urwał punkty Mewie Kunice w tamtym sezonie i Zawisza Serby, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie, no tak jak mówię, no na pewno będzie to ciekawy mecz. Na razie jeszcze przed nami trzecia kolejka, ale my już tutaj zwracamy uwagę na ten harmonogram dalszy. No ciężka też przeprawa na razie z tym powrotem do klasy okręgowej drużyny z Wielowsi. Kolejna porażka, 4-0. Wiem, że w dalszym ciągu nie gra ten Brazylijczyk, którego tam jest, brzydko powiem, zadyma. Dalej jest nieuprawniony. Dwie strony gdzieś tam się przepychają, tu jakieś braki, jakieś niedociągnięcia, to z drugiej strony ktoś rzekomo miał w czymś pomóc, żeby tą procedurę usprawnić, przyspieszyć. No nie wiem, mam nadzieję, że to się szybko prostuje, Grom będzie mógł korzystać z usług swojego zawodnika. No pytanie, czy ten jeden zawodnik jest w stanie odmienić na tyle grę zespołu, no bo na razie zdecydowanie 0,5 i 0,4, tak? Ja wierzę w to, że uda się tam Grom podnieść i jest tam naprawdę gro fajnych zawodników, tak? Wiemy, bracia Wojciechowscy i jeszcze kilku innych. W pierwszym meczu widziałem, że grał trener, nazwisko mi uciekło. W każdym razie i teraz widziałem, że grał Tomek Kazikiewicz też w tym ostatnim spotkaniu. No jest kilku naprawdę fajnych graczy. Myślę, kwestia poukładania tego. O, trener Spychała. O, już teraz sobie przypomniałem. Tak, no na pewno Grom, widać u nich potencjał. No, też w przedsezonowych tutaj naszych rozmowach, jak gości zapraszaliśmy, no to ja stawiałem gdzieś tam Grom w połowie tabeli, tak? I rzeczywiście, no tutaj dla mnie troszkę rozczarowanie, wiadomo, że było kilka zawirowań w klubie, tak jak mówisz, teraz jeszcze nieścisłości z tym, z Brazylijczykiem, no też tutaj pewnie jakoś to działa deprymująco na drużynę, ale widać, że ta drużyna potrafi grać w piłkę. Było to widać w meczu z Zametem, gdzie były kwazy meczu, gdzie naprawdę przeważali, tak? No, na pewno muszą popracować nad tym wykańczaniem sytuacji i tym ostatnim podaniem, ale też no, trzeba powiedzieć, że grali przeciwko też jednemu z faworytów tej ligi, czyli z Rywkłem Banowice, tak? Jeszcze wzmocniony Tomkiem Dubowskim z Konfeksu Legnica, no to 4-0 na trudnym terenie w Kłębanowicach, no to też jak dla Beniaminka może to nie jest aż tak wysoka kara. Za to inny Beniaminek na razie spisuje się świetnie, Sokół Manowa po zeszłotygodniowym zwycięstwie 7-3 z przyszłością Prusice, teraz 3-1 w Kochlicach, jeżeli dobrze tak kojarzę, więc tutaj też bardzo duże brawa za wejście z przysłowiowego buta do tej okręgówki. No, tak jak wspominałem, no to jest drużyna przede wszystkim mocno ofensywnie, tak, i to po raz kolejny potwierdza. Już w dwóch meczach wbiła 10 bramek, co prawda trochę więcej traci niż w A-klasie, bo tam mimo, że bardzo dużo strzelała, mało traciła tutaj.
to na pewno tych bramek straconych będzie trochę więcej. Kochlice też się trochę wzmocniły przed tą kolejką. Przyszedł właśnie Paweł Łopaciński z Gromu i jeszcze jeden zawodnik. Więc gdzieś tam te Kochlice może też zaskoczą, ale póki co no, w tamtym sezonie wystartowały bardzo dobrze, a teraz no niestety, ale dołują w tabeli. Rzuciłem okiem, z kim gra Grom. Niestety dla nich, na ich nieszczęście, goszczą u siebie teraz Iskrę Księgienice, więc też niełatwa przeprawa. No Iskra Kochlice na razie 0 punktów, jeżeli dobrze kojarzę, tak? Bo tak. W pierwszej kolejce też się potknęli. No i Odra Chobienia, tak? Ma swoje problemy. Wiemy, kadrowo przyjechali w 8. Teraz też przegrali 1-3 na własnej płycie z Przyszłością Prusice. Gwardia Białołęka przegrywa z Zametem Przemków. Zamet, który no na razie przyglądamy się z boku, ale dużo się zaczyna mówić o Zamecie. Mówi się o tym, że tam jest mocna, nie chcę użyć słowa ciśnienie, ale jest duża nadzieja, że Zamet wróci do najlepszych swoich lat, więc jak gdyby nawiążę do historii. Więc... Właśnie, wspominając o tych faworytach ligi, pominąłeś Zamet, a ja bym też ich dodał, bo też trener w tamtym tygodniu powiedział, że ich celem jest awans do czwartej ligi, bo tam jest miejsce Przemkowa, dwa kluby połączyły siły, tak, teraz mają wspólny budżet, wspólnych zawodników, więc no, oni pokazują, że po prostu są bardzo silni, także na pewno gdzieś tam między tą piątką, szóstką się rozegra bardzo fajna walka. To, co już powiedzieliśmy, Iskra Księgienice pokonała Płomień Radwanice 3-1. Po 9 minutach było już 2-0. Bramka kontaktowa jeszcze przed przerwą dla Płomienia strzelił Gil, zawodnik, który w tamtym sezonie bronił barw Zawiszy Serbii. I właśnie rozmawiałem też o tym z trenerem Lesińskim przy okazji meczu, spotkania Zawiszy Serby właśnie z Kaczawą Bieniowice, że to jest jeden z, no, z takich dużych ubytków jego zespołu, bo to jednak zawodnik, który gwarantował jakość w ataku i trener powiedział jasno, on ma strzela bramek dla Płomienia Radwanice, no strzelił w tym teraz w przegranym meczu jedną, no ale jak gdyby potwierdza to też klasę tego chłopaka. No i w końcówce Maciej Srebrniak w doliczonym czasie gry jak gdyby przypieczętował zwycięstwo Iskry Księgienice 3-1. Brawo, przyglądamy się dalej, jak to będzie wyglądało. Pogoń Góra, JKS Męcinka 5-0, no i Górnik Lubin z Chojnowianką 6-0. No niełatwa ta też przeprawa podopiecznych trenera Grzybowskiego i powrót do klasy okręgowej, bo co prawda mają 3 punkty, ale no, dostali je walkowerem, więc jak gdyby to nie zmienia faktu, że te punkty są na ich koncie, no ale piłkarsko pewnie wracają zdołowani po tych dwóch kolejkach, bo teraz przyjęli 6 bramek, tydzień temu 6 albo 5, tak? Chyba 5, 5-2 przegrali z Pogonią Góra. Więc byłoby 11 i to byłoby najwięcej straconych bramek w całej lidze. Grom stracił 9 na ten moment, więc no, trzeba już powoli bić na alarm chyba. Ja wiem, że to jest dopiero druga kolejka, no, ale patrząc na te dwa wyniki, no, trzeba jednak gdzieś tam już alarmować, żeby się obudzić. No z pewnością, tak jak pamiętam w tamtym sezonie piłkarskich niższych lig, jeszcze też mówiliśmy w tych pierwszych kolejkach, że a może jeszcze za wcześnie nabicie na alarm, czy to dla Ptachowiczanki, czy dla innych drużyn, że oczywiście nie było za wcześnie, bo skoro się coś psuje od razu na początku, no to trzeba od razu gdzieś tam interweniować, no a wszyscy mówią o tych problemach kadrowych Chojnowianki, no i ciekawe jak to rozwiążą, bo na razie nie ma gdzieś tam dobrych perspektyw. Zgadza się. Rzucę okiem tylko i przytoczę Państwu, jak wygląda tabela. Ja tylko mam nadzieję, że zarówno Chojnowianka, jak i Odra Chobienia dograją ten sezon do końca, bo z tym też może być ciężko. No patrząc na razie, że mają problemy gdzieś tam kadrowe, no to... Bo jak się w okręgówce przyjeżdża w 8 czy w 11 na mecz, no to nie ma szans z kimkolwiek wygrać, to będzie miał chociaż 3-4 zmienników, bo jednak ta jakość jest w tym. Tym bardziej Piotrek chciał podkreślić, że te w ciągu tego tygodnia dwa spotkania rozgrywali w 30-stopniowym upale, no to już jest w ogóle katorżniczy wysiłek, no i trzeba powiedzieć jasno. Ja zagrałem w ten weekend tylko kilka minut, ale powiem szczerze, że no ciężko, naprawdę bardzo ciężko było i to było też widać na wszystkich boiskach. Oczywiście były zespoły, które są przygotowane i lepiej, ale jest gro tych zespołów, które są przygotowane słabiej. No tak jak każdy trener prawie będzie mówił w każdym kolejnym wywiadzie, że jest okres wakacyjny, on nie może zabronić swoim zawodnikom
wyjazdu na wakacje z rodziną. To też jak gdyby zaburza harmonogram treningów. No a co za tym idzie? No ta wydolność jest słabsza, tak? I w takiej pogodzie, gdzie zero wiatru na niektórych boiskach, a 30 stopni, no to jest 50 minut i czasami rękawy. Wiem po sobie, więc no będzie ciężko. Będzie ciężko, jeżeli ktoś nie będzie miał szerokiej kadry. Przeniosimy się do A-klasy, grupa pierwsza. Ostatnie spotkanie w tej części dzisiejszego programu. Hit od razu na starcie, można powiedzieć, tej grupy. Piotrek, i tu chyba zgodzisz się ze mną, bez dwóch zdań. Dragon Jaczów podejmował Unię Szklary Górne. To spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 dla gospodarzy, ale o jego przebiegu porozmawiamy sobie zaraz po materiale wideo. Przede wszystkim duża nerwowość była widać na początku spotkania i w jednej drużynie, i w drugiej. Myślę, że jak już weszliśmy w mecze o stawkę, to trochę ta mentalność się zmienia. Unia ma naprawdę mocny zespół i w tej lidze myślę, że spokojnie do samego końca będą w czołówce. Dlatego tym bardziej jestem dumny z moich zawodników i cieszę się z tego zwycięstwa, bo wytrzymaliśmy mentalnie, jesteśmy silni, do końca pozytywnie myśleliśmy i w ostatnich minutach rozstrzygnęliśmy to spotkanie na naszą korzyść, bo obydwie drużyny mają bardzo dużą jakość i rzeczywiście w piłce nożnej jest tak, że jeżeli wykorzystujesz sytuację na 1-0 w takim zaciętym spotkaniu, to może przechylić szale zwycięstwa na twoją stronę. Dokładnie, Unia miała rzut karny, miała tą piłkę meczową praktycznie 15 minut przed końcem, nie wykorzystała rzutu karnego, za chwilę my mieliśmy sytuację, też nie wykorzystaliśmy sytuacji, na całe szczęście później gdzieś w samym zamieszaniu strzeliśmy bramkę na 1-0, no i przypieczętowane w ostatniej minucie bramka na 2-0, jednak to my jesteśmy dzisiaj zwycięzcami, to my się cieszymy, liczę, że no w tym w całym sezonie 30 spotkań, za każdym razem taki finisz będzie. Plan przygotowań był koncentrowany głównie na początku, gdzie mamy bardzo ważne spotkanie z Unią Szklary i ja też grałem z przeciwnikami, tak jak Osiek, bardzo podobna drużyna, jak Sięgienice, Gwardia Białołęka, gdzie to jest drużyna, która zasuwa na boisku. To dało nam pewność siebie, dało nam taką mobilizację, motywację do tego, żeby tutaj z Unią Szklary nie bać się zrobić swoje i pokazać, że jesteśmy no, drużyną, która może się bić o awans, która walczy o mistrzostwo. No, przede wszystkim brakło dzisiaj trzech zawodników, którzy nie przyjechali na mecz z różnych względów. Mecz czas urlopowy, z rodzinami wyjechali. Mieliśmy bardzo wąską ławkę i musieliśmy skorzystać z niektórych zawodników, którzy nie funkcjonowali na tych pozycjach. No, ale nie ma co narzekać. Ja uważam, że przy stanie 0-0 mieliśmy karnego i jeżeli byśmy zdobyli tą bramkę, to jestem przekonany, że spokojnie byśmy tutaj wywieźli punkty, a co najmniej punkt. Nie ukrywam jednak, że zespół Jaczowa postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę i taki poukładany zespół, zwłaszcza w drugiej linii, sporo fajnych, doświadczonych zawodników. Chciałbym scalić zespół, a nie ukrywam, że chcielibyśmy dokoptować co najmniej z trzech młodych zawodników, bo nie ukrywam, że zespół jest wiekowo bardzo mocno dojrzały i dlatego musimy odkurzyć wiekowo przede wszystkim. Piotrek, akurat mieliśmy przyjemność oglądać obaj to spotkanie. Chyba obaj też mamy takie odczucia, że to bardzo wyrównane zespoły, że ten mecz był też bardzo wyrównany i tak jak mówił trener Turkowski, gdyby w drugiej połowie wykorzystali rzut karny, albo później tą sytuację, która była, nie wiem, 2-3-4 minuty później sam na sam, to ten wynik mógł być zgoła odmienny. Ta druga połowa zaczęła się zdecydowanie akurat nie widziałem pierwszej, ty byłeś dłużej. Ta druga połowa zaczęła się zdecydowanie dla Unii. No ale nie wiem, czy to już kwestia sił była, ten ostatni fragment meczu drużyna Damiana Kwaśnika przycisnęła Unię, no i w efekcie te dwie bramki, z czego dwie takie, no mówię, no trochę pierwsza kontrowersyjna, aczkolwiek sędzia nie miał żadnych wątpliwości, podniósł chorągiewkę, bo stwierdził, że piłka przekroczyła całym obwodem. Zresztą też chyba specjalnie nie protestowali zawodnicy Unii w tej sytuacji. Nie, no przede wszystkim liniowy był tak ustawiony, że nie mógł nie widzieć. Tak, akurat obaj na to zwróciliśmy uwagę, że sędzia był no, równiutko z chorągiewką i był pewny swojej decyzji, nie zawahał się nawet na moment. No a druga, no to
powiedzmy sobie szczerze, no chyba błąd bramkarza, trzeba powiedzieć jasno, piłka wpadła pod przysłowiową, pod pachą, no. No takie rzeczy się zdarzają. To był wielbłąd, tak? No, takie rzeczy się zdarzają. No to będziemy mieli okazję też zobaczyć, no, taką kuriozalną... Ja zakończyłem swoją karierę bramkarza, bo mi się dość często takie zdarzały. Także no, na pewno wyrównane spotkanie, tak jak wspomniałeś, od pierwszej minuty to było wyrównane. Powiem szczerze, że byłem bardzo mile zaskoczony grą Unii w tym meczu, bo tak jak zobaczyłem ich skład przed meczem, chwilę porozmawiałem z Alwinem Famulskim, no to trzech zmienników, plus Alwin mówił, że w razie pożaru się przebierze i też będzie mógł wejść na murawę. To mimo tego, że trener Turkowski nie dysponował pełnym składem, a widać było, że Dragon jest, ma długą ławkę i dużo, dużo sił na zmianę, to prognozowałem, że to będzie pogrom, szczególnie patrząc właśnie na te wyniki Dragona z Pucharu Polski, z okresu przygotowawczego, to myślałem, że tam Dragon naprawdę mocno pójdzie, ale Unia pokazała, że ten trochę osłabiony zespół także potrafi grać, tak? Nie było Olka Ptaka, nie było Ariela Famulskiego, nie było pierwszego napastnika. No i tak jak tutaj wszyscy wspomnieli, no gdyby Kamil Wołowski strzelił tego karnego, gdyby nie trafił nad poprzeczką, no to byśmy mieli 1-0 i uważam, że Unia by zamurowała się i dowiozła to zwycięstwo do końca. A tak później zmarnowana sytuacja jeszcze. W pierwszej połowie Tomek Łojek miał fajną sytuację, gdzie niestety nie trafił w piłkę, no i kilka tych akcji rzeczywiście Unia miała, także Unia bardzo na plus, no ale Dragon pokazał, że jednak tak jak to, co wspominałeś, przy tej pogodzie ta ławka robi dużo i te zmiany, te siły pokazały, że Dragon wygrał. I chyba Dragonowi bardziej zależało na tym po prostu, bo rzeczywiście wcisnęli tą pierwszą bramkę. No tak jak taką dramaturgią, tak? No wiadomo, ledwo się przetoczyła ta piłka, ale się przetoczyła. Później druga bramka, no to rzeczywiście ten strzał i przepuszczenie piłki pod brzuchem, no. No ale widocznie tak miało być. Zgadza się. Powiem tak. W ten weekend mogę, ten taki frazes, że zwycięzców się nie sądzi, można by było praktycznie dopasować do 3-4 spotkań, na których byliśmy, bo tak też trzeba powiedzieć, no bo tak w przypadku można powiedzieć Stali Chocianów, tak, było, że no nie był to porywający futbol. Dragon Jaczów też mnie nie porwał, ale mam wrażenie, że to jest tylko wynik jednego, bo tak jak powiedzieliśmy, oni wyeliminowali z Pucharu Polski dwa zespoły z klasy okręgowej, w tym Iskrę Księgi. Ale bardziej myślę psychicznie obawiali się spotkania w lidze, raz, że z takim rywalem od razu na starcie, mając w głowie to, co działo się w poprzednim sezonie, czyli to, że byli murowanym faworytem, wszyscy na nich stawiali, a im po prostu nie szło. Z meczu na mecz im nie szło i oni pewnie troszeczkę bali się, to też chyba mówił nawet Damian Kwaśnik, że oni czuli tą presję tego meczu i ja mam wrażenie, że to też spowodowało, że ten futbol nie był jakiś tam porywający, tak? Ale wygrali przygotowaniem kondycyjnym, fizycznym, tak jak powiedzieliśmy. Zwycięzców się nie sądzi, 2-0, pierwsze 3 punkty i nad drużyną, która jest postrzegana jako jeden z kandydatów na pewno do top 3. No i jeszcze trzeba zaznaczyć ten ostatni mecz w Jaczowie między właśnie Unią a Dragonem, gdzie Dragon wygrywał 2-0, ostatecznie przegrał 3-2, tak? I wtedy więcej sił i więcej chęci zwycięstwa miała Unia. Także teraz się można powiedzieć odegrali, także zwycięstwo smakuje podwójnie. Zgadza się. Zanim przejdziemy do kolejnych spotkań, a w tym też jednego spotkania jeszcze z tej właśnie pierwszej grupy Legnickiej A-klasy, zapraszam Państwa na krótką przerwę. Druga część dzisiejszego programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Wracamy do omawiania tego, co działo się na lokalnych boiskach naszego regionu. Wracamy do omawiania pierwszej grupy Legnickiej A-klasy. Wiemy już, Dragon Jaczów pokonał Unię Szklary Górne 2-0. Kolejne spotkanie, na którym byliśmy, to sobotnia potyczka Mieszka Ruszowice z Łagoszowią Łagoszów. Spodziewaliśmy się łatwej przeprawy podopiecznych trenera Narwojsza, gospodarzy, z drużyną, która no, w poprzednim sezonie, można powiedzieć, zamykała z Wiktorią Sicinę ligową tabelę. No i zespoły, które, trzeba powiedzieć jasno, odstawały trochę od większości. Wiemy, że
Były zapowiedzi, że coś może się wydarzyć na plus Włagoszowi, ale mimo wszystko jednak faworyta upatrywaliśmy w różnych gospodarzy, którzy wygrali. Ale mało przekonywująco, 1-0 tylko. Posłuchajmy trenerów. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz, że Ruszewice to jest dobry zespół, mają dobrego trenera, potrafi to poukładać i niezłych chłopaków. My utrzymaliśmy się dzięki tej decyzji o tym, że po prostu nikt nie spada, tylko są awanse. Budowaliśmy drużynę cały czas od początku stycznia, żeby lepiej wyglądać, żeby się utrzymać, żeby grać spokojnie, żeby mieć tą zimę spokojną, a nie jak teraz. Po prostu skończyliśmy czterema punktami, no i niestety mieliśmy straconych 87 bramek tak w rundzie. Także tutaj pracowaliśmy, żeby jak najmniej tracić i, no i więcej strzelić. No niestety dzisiaj się nie udało. Przykro, bo no, chcieliśmy tutaj wygrać. Pierwszy mecz, dużo tych sparingów było. Mecz pucharowy z Serbami też w środę, pewnie też trochę sił straciliśmy w tym meczu pucharowym, bo nieźle zagraliśmy. No i no, smutna sobota, można powiedzieć, tak? No bo liczyliśmy tutaj przynajmniej na jeden punkt. Ja dziękuję swoim chłopakom, bo walka była, powalczyliśmy, no 1-0. Wiadomo, te wyniki w tamtej rundzie były naprawdę wysokie. Przekładało się 6 bramkami na mecz, no ale punktów nie mamy, tak? Powalczyliśmy, punktów nie mamy. Myślę, że kolejny zresztą ciężki mecz nas czeka z Jaczowem, tak? Także, że, no ale będziemy walczyć, staramy się te punkty zdobyć. Zobaczymy. Jak zwykle późno zaczęliśmy przygotowanie. Niektórzy przyszli dzisiaj prosto na mecz. Wręcz nawet chyba 7 podstawowych zawodników nie miałem. Dobraliśmy nawet tu chłopców z drugiej drużyny, żeby jakoś rozegrać to spotkanie, a wiedziałem, że przeciwnik już grał 2 mecze w pucharze, kilka sparingów i wiedziałem, że przy tej pogodzie nam zabraknie raz, że zmian, dwa, że tlenu później i wiedziałem, że końcówka to na pewno już nie będzie dla nas, no a tym bardziej właśnie to mówię, jak mało trenowaliśmy i brakowało i wszystkiego i przyjęcia nie było do porządnego i to wszystko właśnie skutkowało w tym, że ani strzału nie było, ani właśnie do dokładnego dogrania, także my mam nadzieję, że my dopiero z meczu na mecz i tak dopiero w połowie rundy będziemy w optymalnej dyspozycji. Jedna osoba chyba tylko zrezygnowała, gdzieś wyjechała, także skład będzie bardzo podobny, czyli on jest dosyć wąski i muszę powiedzieć, że na niektórych chłopców naprawdę dzisiaj zobaczyłem, a widziałem ich na ostatnim meczu na jesień, także mówię, że będzie ciężko, ale mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. No powiem szczerze, no, po takich słowach też trenera, no, ciężko sobie wyobrażać, że Mieszko gdzieś tam będzie rozdawał karty w tej lidze. Pewnie będzie to zespół znowu gdzieś koło środka tabeli. Dla mnie to zawsze jest taka zagadka, ta drużyna, ale tak widzę, że gdzieś tam troszeczkę taka popadła w taki marazm. Nam jest dobrze tak jak jest, gdzieś tam, nie wiem, no nie chcę mówić, że nie starają się jak gdyby tej drużyny odbudować, bo ja pamiętam tą drużynę sprzed kilkunastu lat, bodajże nawet w czwartej lidze chyba. Więc no ciężko mi jest gdzieś tam się z tym pogodzić, że ta drużyna to tak no, nie robi ani wielu transferów, tak jak trener mówi. No praktycznie nikt nie odszedł, nikt nie doszedł. Byliśmy, to tak jak powiedział, no byliśmy na 6 miejscu, czy tam, no to w porządku, no to byliśmy na tym 6 miejscu. O nic więcej, może powalczymy o jedno miejsce do góry, może spadniemy o jedno miejsce w dół. Na zasadzie takiej, no tak jakby no, pogodzeni są ze swoim losem. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie. No widocznie pasuje im gra w A-klasie i już i gdzieś tam na razie wyższych ambicji nie mają. No, patrząc na suchy wynik, można by było wywnioskować, że to Łagoszowia się wzmocniła, tak, a że Ruszowice ich nie rozbiły. No a tutaj rzeczywiście, no, tak jak mówisz, poziom meczu słaby, no ale wiadomo, no, Łagoszowia nigdy potęgą, czy ostatnio potęgą nie była, tak, a Mieszko, no tak jak trener powiedział, że w ogóle zawodników nie widywał na treningach, no to ciężko, żeby przyszli i nagle zaczęli grać tiki-takę, tak, więc no, na pewno... Ta tiki-taka w ostatnim tygodniu jest taka mocno, wiesz, takim dyskusyjnym tematem, bo ona zawsze była przylepiona do Barcelony, a ta Barcelona taką tiki-takę zagrała z Bayernem, no taką, że pożal się Boże. Bayern taką właśnie sobie z drużyną jakby z B-klasy zagrał. Z juniorami, z młodą Ligą Mistrzów. Tak, tak, i ich rozbił. Także tutaj tak jak
I powiedział trener i ty przed chwilą, no rzeczywiście tam i ten Mieszko. Mi się wydaje, że w środku tabeli na pewno się znajdzie. To nie ma co się zastanawiać, co z tym klubem, bo na pewno się utrzyma, ale przynajmniej też nie próbują czarować, tylko mówią jak jest. Dokładnie. Krótko o innych wynikach tej grupy. Kalina Sobin wygrywa z Koroną Czernina 4-2. KS Kłopotów Osiek wygrywa z Kłosem Moskorzyn, z Beniaminkiem 1-0 i rzutem na taśmę. Tak. W doliczonym czasie gry Przemek Kotlarz, trener grający, zdobywa bramkę. Orzeł Czerna, Sparta 2, Grębocice 1-3. Zadzior Buczyna, Wiktoria Sieciny 6-3, 4 bramki Wojtka Juraka. No chłopak strzela w tej A-klasie naprawdę na zawołanie. Dragon i Mieszko mamy już za sobą. Wiktoria Borek rozbiła Fortunę Obora. No tutaj to marazm trwa, naprawdę. Od ja nie chcę mówić, chyba roku, półtorej roku już tak jest. No źle to wygląda, źle to wygląda. Ja naprawdę chciałbym, żeby ta Fortuna stanęła na nogi. Ale jak będzie, zobaczymy. Paweł Gawlik, 4 bramki dla Wiktorii Borek. No i LZS Ostaszów wygrywa ze Spartą Przedmoście 2-1. No i ciekawy jesteśmy, czy ten LZS Ostaszów jest w stanie powalczyć o pierwszą trójkę. No mi się wydaje, że tak, bo w tamtym sezonie, odkąd się podnieśli, to już rzeczywiście grają fajną piłkę. No i tutaj nie ma co tego ukrywać i rzeczywiście będą stanowiły zagrożenie. Przenieśmy się do drugiej grupy legnickiej B-klasy, przepraszam, A-klasy. Tutaj mamy jedną fotorelację, jedną jedyną. Dzięki uprzejmości Marcina Juszczyka, który dba o tą stronę i o tą zawsze ten aspekt takich social media Kuźni Jawor. Bardzo mu zawsze dziękuję za to, bo to naprawdę wzór do naśladowania. Więc Marcin, bardzo dziękujemy za możliwość skorzystania z Twoich zdjęć. Poprosimy o materiał. Przypomnę, że nasz zaprzyjaźniony fotograf Paweł Andrachiewicz akurat był nieobecny w ten weekend i nie mógł nam pomóc. No ale chociaż te jedne zdjęcia na Państwa zaprezentujemy. Inauguracja tego sezonu A-klasy, grupa druga. No tutaj już bardzo szybko, bo w 14 minucie Bazalt Piotrowice objął prowadzenie. Juri Szkarlo w 14 minucie, ten sam zawodnik w 27 minucie podwyższył wynik spotkania na 2-0. Już w 31 minucie mieliśmy 3-0 za sprawą Norberta Znyka. No, bramka kontaktowa w minucie 39, Bartosz Karbowiak zdobywa tą bramkę, no i takim wynikiem kończy się ta pierwsza połowa. W 56 minucie Bazalt powiększa prowadzenie, Kamil Litawa podwyższa to na 4-1, no i Norbert Znyk zamyka wynik spotkania, zdobywając piątą bramkę w 70 minucie. Z opisu na stronie Kuźni Jawor z fanpage'a wynika, że ten wynik troszeczkę przekłamuje rzeczywistość, że Kuźnia wcale tak nie odstawała, rezerwy Kuźni tak nie odstawały od Bazaltu, którego trenerem jest Patryk Borek, przypominam. No i właśnie między innymi ściągnął zawodnika z Orła Granowice, Jurego Szkarlo, no, który tutaj ma być, gwarantować jakość i bramki, no ale widzimy też i Norbert Znyk, dwa trafienia, Juri dwa trafienia, więc Bazalt tutaj potwierdza gdzieś tam swoje aspiracje. Co więcej, no na pochwałę zasługuje to, że w rezerwach Kuźni 9 młodzieżowców, więc wiemy, jak teraz wygląda ten problem gdzieś tam w pierwszym zespole, 3 porażki z rzędu, no i to ma być lekarstwo pewnie na te kłopoty, ta młodzież, ci wychowankowie. Podobny gdzieś myśli, jak jest w Chocianowie. No tak, no widać, że tak jak wspominali wcześniej, chcieli awansować tej A-klasy, żeby ta młodzież się ogrywała gdzieś wyżej. Wiadomo, że no, wszystkich meczów nie wygrają, wręcz przeciwnie, no, gdzieś tam te lekcje muszą pobierać. No rzeczywiście tutaj może wynik trochę zbyt krzywdzący na to, co się działo na boisku, ale Bazalt też pokazuje, że dalej ma formę i dalej jest mocną drużyną, także też gdzieś tam
w tamtym sezonie już pokazali, że potrafią grać w piłkę i to kontynuują. Zgadza się. No tutaj też na uwagę zasługuje inny wynik. No, Wilki Różana u siebie rozbijają Czarnych Dziewiń. Czarni Dziewiń, którzy w ostatnich dwóch czy trzech sezonach byli bardzo wysoko. Oni gdzieś tam cały czas koło tej trójki się kręcili. No i tutaj aż 5-0. Inne wyniki. Błękitni Koskowice pokonują LZS Lipa 3-0. Tęcza Kwietno przegrywa u siebie ze Spartą Parszowice 1-4. Zjednoczeni Gościsław. No, nieudana ta inauguracja i debiutancki mecz w A-klasie. Przegrywają z Orłem Mikołajowice 1-8. Teraz się zastanawiam, czy nie wprowadziłem w błąd, czy nie. Patryk Borek w Pazalcie, nie w Orle Mikołajowice, więc ja przepraszam, prowadziłem Państwa w błąd. Za dużo tych informacji czasami. Rodło Granowice, no co jest też dla mnie dużym zaskoczeniem, aż 1-5 przegrywa z Nysą Wiadrów i to jest chyba takie no, największe zaskoczenie tego, tej serii gier w tej grupie. No, źle się przywitali z swoją nową grupą, bo wiadomo, że zostali przeniesieni z trzeciej do drugiej, a w drugą stronę chyba, nie, Arka Trzebnica z pierwszej poszła, tak? Tak. Także trochę jest tych zmian drużyn, no ale Rodło rzeczywiście dla mnie też bardzo duże zaskoczenie. Oczywiście Unia Miłoradzice potwierdza też swoje aspiracje, wygrywa z Parkiem Targoszyn 2-0. No i chyba najciekawsze spotkanie tej kolejki w tej grupie to Kaczawa 2 Bieniowice, Albatros Jaśkowice. Do przerwy Kaczawa prowadziła 3-0, po przerwie Albatros dogonił na 3-3, ale ostatecznie to Kaczawa przypieczętowała zwycięstwo na własnej płycie, wygrywając 4-3. No i tak jak mówiliśmy, Kuźnia 2 Jawor przegrywa z Bazaltem 1-5. No i zostaje nam trzecia grupa legnickiej A-klasy. I tutaj aż 3 spotkania dla Państwa. LZS Nowy Kościół, nie, przepraszam, Orzeł Wojcieszyn, Płomień Michów to pierwsze z tych spotkań, bo byliśmy tutaj na tym meczu w przerwie tego spotkania, rozmawialiśmy z trenerami, wtedy wynik był 3-2 dla gospodarzy. Fajne spotkanie, mimo tego, że wysoka temperatura, kibicom mogło się podobać, do przerwy 5 bramek, po przerwie oba zespoły dołożyły po jednym golu, ale przypominam, że rozmawialiśmy z trenerami przy wyniku 3-2 dla gospodarzy. Posłuchajmy materiału. Czekaliśmy bardzo mocno na to rozpoczęcie, długo musieliśmy na to czekać, także na pewno jesteśmy bardzo, bardzo spięci również w tym wszystkim. No i to chyba wyszło przy tym 2-0, że troszkę za dużo rozluźnienia. Te spięcie jednak bardziej lepiej na nas działało, że tak powiem, a te rozluźnienie przy 2-0 jednak poszła jedna sytuacja, druga, gdzieś tam jakiś spalony, niespalony, no ale wiadomo, sędzia nie gwizdnął, to jest, gonimy. Udało się do przerwy jeszcze podwyższyć na 3-2, mam nadzieję, że w drugiej połowie to podwyższymy i spokojnie wygramy ten mecz. Ja jestem ogólnie młodym trenerem, także to dla mnie w ogóle było coś całkiem nowego. Także no taka długa przerwa. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradziliśmy z tym. I jak to widać w chwili obecnej na boisku, ta gra gdzieś tam się jakoś klei. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. No Bartek był bardzo ważną postacią dla nas, tak? No te 17 bramek w zeszłym sezonie, niedokończonym, ale w zeszłym sezonie to pokazywało, że jest bardzo ważną dla nas osobą. No niestety wybrał inną drogę, rozstał się z nami, także musimy my to teraz jakoś załatać. Jak widać w tym meczu, 3 bramki, 3 różnych strzelców, także nie ma ludzi niezastąpionych. Jedziemy dalej, walczymy. Znaczy może dla kibica to jest mecz fajny, natomiast dla trenera bardzo nerwowy. Akcja za akcją w jedną i w drugą stronę. Wynik sam mówi za siebie, 3-2. Także sprawa jest dalej otwarta, zaczynamy drugą połowę. Mam nadzieję, że chłopaki wyeliminują te błędy, które się pojawiły w pierwszej połowie. Nakreśliliśmy te błędy w przerwie meczu, wiedzą co mają poprawić. No nie ukrywam, Orzeł Wojcieszyn gra jednym sposobem, długa piłka do przodu za linię obrony i skuteczny sposób. Każdy sposób jest dobry na zdobycie bramek i mi się to udało 3 razy, nam 2. Sprawa otwarta, gramy dalej. Nam ta pandemia trochę na gorzej, ponieważ lepiej się prezentowaliśmy w sparingach zimowych. Później pojawiła się ta przerwa, wróciliśmy do treningów i do sparingów letnich i ta gra już troszkę inaczej, gorzej wygląda pod względem zimy. Ale faktem jest dużo czasu na poprawę tych rzeczy. Inna sprawa naszą bolączką jest, ale to podejrzewam wszystkich zespołów, no mam ogromne braki kadrowe związane z wakacjami zawodników. No, nie będę odmawiał zawodnikowi wyjazdu na wakacje z żoną, no bo wakacje to wakacje. Dlatego obecnie na dzień dzisiejszy na tym meczu nie mamy 6 zawodników sportowego składu, którzy są na wakacjach i 2 jest kontuzjowany. Także no, takie czasy, ale dobrze, że wróciliśmy do gry, ja się cieszę i obyśmy grali jak najdłużej i do końca.
Ciekawe spotkanie, 4-3. Kibice się nie nudzili. Zmiana na ławce trenerskiej w Michowie, no tak jak też słyszeliśmy, Maciej Cygan objął drużynę. No, miał ten czas wydłużony, ale tak jak mówił też, no, to nie zawsze działa na plus. Wiemy w jakich okolicznościach ten czas wydłużony. Ale na pewno będzie ciekawie na meczach tych drużyn. Myślę, że oba zespoły, które będą chciały grać do przodu. I to przede wszystkim no, w klasie to jest chyba ważne, żeby ci kibice mieli też frajdę z tych bramek. No tutaj, tak jak trener Cygan fajnie zaznaczył właśnie ten sposób gry, o którym mówimy. Tutaj Orzeł nie gra, nie stara się grać jakiejś pięknej piłki, tylko to, co jest najprostsze w futbolu, długa piłka do przodu i zdobywanie bramek. I to naprawdę może się podobać właśnie kibicom w tych A-klasie, w B-klasie, tak, gdzie wiadomo, te oczekiwania co do poziomu może są trochę mniejsze, ale zawsze fajnie pooglądać kilka ładnych bramek i tutaj na pewno się kibice nie nudzili, bo 7 aż goli, więc na pewno ze stadionu wyszli zadowoleni i widać, że te dwa zespoły gdzieś tam będą na pewno atrakcyjne. Tak jak też słyszeliśmy, odszedł z drużyny Orła Wojcieszyn Bartek Hajdun, zawodnik, który w pierwszej rundzie tamtego sezonu strzelił 17 goli dla drużyny. No, wydawało się, że to jest duża strata i pewnie się dalej wydaje, aczkolwiek no, czasami jak gdyby ten wynik z barków jednego zawodnika teraz będzie spoczywał na barkach kilku, to się pewnie rozłoży. Widzieliśmy tutaj tak, trzech bodajże strzelców, bo po przerwie dołożył strzelec jednej z bramek w pierwszej połowy gola kolejnego. No i to też... Czy to zadziała in minus, to odejście Bartka? Ciężko powiedzieć, bo może teraz jak gdyby zespół... Czasami jest tak, jak masz osobę wiodącą w drużynie, to pokładasz jej nadzieję i jak gdyby wszyscy czekają, co on zrobi dzisiaj, jakie on jest dzisiaj dyspozycji. A tutaj wiedzą od samego startu. Mamy kolektyw, musimy grać wszyscy, każdy dokłada swoją cegłę, no i jedziemy dalej. No tak, nie ma oczekiwania na to, że ktoś weźmie piłkę i sam wygra mecz, tylko... Cała drużyna polega po prostu na sobie, tak jak wspomniałeś, na kolektywie i to jest najfajniejsze. Kolejne spotkanie z tej grupy, LZS Nowy Kościół inaugurował ten sezon spotkaniem u siebie z Hurasem Krotoszyce. Huras, który też został dokoptowany do tej grupy, bodajże tak, z drugiej grupy. Stowarzyszenie Siedliska też został. Troszeczkę roszady są. Ale to też ciekawie. Drużyny się poznają, nie ma czegoś takiego, tak. Że a znowu jedziemy do tych czy do tamtych, a już gramy z nimi 15 sezon w tej A-klasie i no, fajnie, troszeczkę gdzieś to tam takiej świeżości pewnie nadaje. Tak. Dokładnie. LZS Nowy Kościół pokonał pewnie Hurasa Krotoszyce 4-1. Mecz może nie był porywającym widowiskiem, ale skuteczność po stronie gospodarzy. Posłuchajmy materiału wideo. Mecz przebiegał, myślę, pod nasze dyktando, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie ta piłka już za bardzo latała. Był mecz bardzo otwarty, taki widać, że brakowało sił. Niestety bardzo gorąco jest, więc ludzie tracili po prostu siłę, moc w pierwszej połowie i wyglądało to, jak wyglądało. Natomiast myślę, że jestem bardzo zadowolony z wyniku, ponieważ na treningach niestety frekwencja jest chyba najmniejsza od 3-4 lat, więc trochę się obawiałem tego meczu, natomiast no, jestem pozytywnie zaskoczony tym rezultatem i tym otwarciem sezonu, tym bardziej, że 2 tygodnie temu na sparingu straciliśmy jednego z kluczowych piłkarzy, Łukasza Sawińskiego, który niestety zerwał wiązadła i będziemy musieli pół roku się męczyć minimum bez niego. Szkoda chłopaka, mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. 3 zawodników nam odeszło, 3 doszło, jeszcze są rozmowy z takim jednym, może 4 dojdzie, natomiast no, kadra jest podobna, natomiast no, zobaczymy, jak to wyjdzie w rundzie, no bo jednak kontuzje mogą spowodować, że będzie ciężko. Minimum górna połowa tabeli. Myślę, że to jest realnie, że możemy to ukrać. Wyższe cele może by się udało, natomiast trzeba w miarę realnie mierzyć. Nasz cel główny to jest od niedzieli do niedzieli koncentrować się na 3 punktach. Jeden mecz już odhaczyliśmy, no zobaczymy za tydzień bezpośrednie starcie. Mam nadzieję, że odhaczymy drugi mecz, ale zobaczymy, na pewno nie będzie łatwo. Nie
to zabrakło nam tak naprawdę w pierwszej połowie ambicji i odpowiedzialności za to, co robimy. Tak? Jeżeli trenujemy praktycznie od początku, gdzieś tam czerwca, poświęcamy 3 miesiące na przygotowanie się do meczu, a wchodzimy w niego, jakbyśmy sobie przyszli na jakąś wiejską potupaję, to tak niestety jest. Przespaliśmy pierwszą połowę. Każdy stały fragment gry przeciwko nam jest zagrożeniem i musimy nad tym popracować. Tak? No, 4 bramki tracimy z 3 ze stałych fragmentów, więc to jest niedopuszczalne. Mam nadzieję, że chłopaki po tym meczu otrząsną się i zrozumieją, że żarty się skończyły, ponieważ założyliśmy sobie jasno, że będziemy starać się grać o czołówkę tabeli, a nie o koniec, a dzisiaj niestety pokazaliśmy całkiem co innego. No, na pewno stałe fragmenty gry są do poprawy, widziałem to już po sparingach, pracowaliśmy nad tym, jednak no, jak widać dalej popełniamy te same błędy. Musimy jeszcze mocniej nad tym popracować, także no, dużo pracy przede mną, żeby to wszystko poukładać. No, niestety nie wyciągamy wniosków z poprzednich meczy i tak to się kończy jak dzisiaj. Także wszystko przed nami, dużo czasu i mam nadzieję, że jak najszybciej zespół zareaguje na błędy, które popełniamy. Ja dołączyłem do zespołu w lutym, przygotowywałem drużynę do rundy wiosennej, także tak naprawdę nie miałem obrazu gry chłopaków w meczach o punkty. Tak? Także na pewno dużo straciłem. Straciłem rundę jesienną, gdzie mogłem poznać zespół i zrobić jakieś ruchy latem. Skupiłem się na sparingach, no zobaczymy. No, pewne elementy przepracowaliśmy i czas pokaże, jak to wyjdzie w kolejnych spotkaniach. Podoba mi się ambicja trenera Hurasa Krotoszyce, który powiedział jasno, że nie tego oczekiwał od swojego zespołu, bo powiedzieli sobie jasno, że walczą o najwyższe cele w tej lidze, a nie satysfakcjonuje ich bycie w środku tabeli. No, ten mecz na razie tego nie potwierdził, bo to też trzeba powiedzieć jasno. Ja fakt, że widziałem drugą połowę tego spotkania, no nie był to porywający futbol z jednej i z drugiej strony. Wiemy też, jakie były warunki, ale to dla wszystkich, więc z taką całkowitą opinią pewnie wstrzymamy się gdzieś do 5. kolejki, jak będziemy, ta 5. kolejka, o której mówię od samego początku startu rozgrywek, że to gdzieś taki wyznacznik. Niestety zbliżamy się do tej 5. kolejki w 4. lidze, a ja dalej nic nie wiem, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj będzie jaśniej troszeczkę. No, LZS Nowy Kościół, zespół, który od kilku sezonów gra w tej grupie legnickiej A-klasy, lepiej, gorzej, gdzieś tam czasami bliżej tego środka, czasami dalej. No, Mateusz też powiedział jasno, że ma świadomość tego, że to jest najcięższy okres przygotowawczy dla niego jako dla trenera, bo do dyspozycji miał najmniejszą grupę zawodników trenujących. No i nie spodziewa się spektakularnego wyniku. Ja jak będzie? No zobaczymy. No, na razie dopisali 3 punkty, teraz jadą do Wilkowa. No tak, no. Często jak się nie spodziewa czegoś, nie nastawia się na jakieś tam wyższe cele, no to się to udaje prędzej niż jak się za wszelką cenę chce, więc gdzieś tam może w tym jest metoda. No wiadomo, no tutaj w A-klasach, B-klasach możemy mieć większy pogląd po tych 5. kolejkach, tak? Bo jednak gdzieś tutaj nam się coś wyklaruje, przede wszystkim w A-klasie nie ma tylu spadków, tak? Co w 4. lidze, a w 4. lidze to będziemy tak pewnie z kolejki na kolejkę skakać. Zgadza się. Jedyne co możemy obstawić to faworytów, ale faworyci jacy tam są, to wiemy, tak? Bo jest ich 3 i podejrzewam, że tam mimo to, że Apis słabiej zaczął, czy ktokolwiek inny, to nie będzie miało wpływu na ostateczną tabelę i tak podejrzewam, że Karkonosze wygrają tą grupę. Także tutaj z tym to nie ma aż takiego problemu, gorzej z tymi spadkowiczami. A tutaj tak jak mówię, no będzie mniej tych spadkowiczów, więc gdzieś tam nam się to fajnie wyklaruje i zobaczymy też. Podejrzewam, że tutaj w tej grupie namiesza Arka Trzebnica, którą wam się udało pokonać. Tak, tak, udało się nam pokonać. Może o szczegółach porozmawiamy za chwilkę, ale to jest też zespół, który pierwszy raz gra chyba w 3. grupie Legnickiej A-klasy, tak jak i Huras Krotoszyce jest, tak też balansuje gdzieś tam terytorialnie pomiędzy tymi grupami i teraz też trafił tak na pokłosie tego meczu z Nowym Kościołem. A tak, Wilkowianka Wilków, Arka Trzebnice, 3-2. Ciekawe spotkanie, opiewające w bardzo dużą ilość sytuacji podbramkowych, niewykorzystanych. Najpierw może materiał wideo, a później moja opinia na temat tego spotkania, w którym chwilowo uczestniczyłem, ale jak gdyby z ławki rezerwowych też się uczestniczy, więc poproszę materiał wideo.
mieliśmy sytuację na to, żeby podwyższyć prowadzenie z 2-1 na 3-1. Nie udało się. Tutaj Trzebnicy też mieli naprawdę bardzo dobry zespół, mieli swoje okazje i też strzeli na 2-2. Po 2-2 mimo czerwonej kartki jeszcze mieli też kilka okazji, więc fajnie, że akurat my przechyliśmy szale, bo było widać po prostu po naszej drużynie, że chłopaki naprawdę dużo zdrowia zostawili i fajnie, że akurat nam się udało strzelić tą bramkę na 3-2. Kropowa też wiadomo, zrobiła się po prostu więcej miejsca, te siły już nie były tak na takim wysokim poziomie jak w pierwszej połowie. Natomiast chyba tak, ta skuteczność jest do poprawy i u nas, i myślę w drużynie Arki. Natomiast chciałbym podkreślić, że naprawdę bardzo, bardzo dobrze grająca drużyna, myślę, że na pewno będą w czołówce u nas w lidze. Liczebność, no i przede wszystkim też jakość, bo oprócz tego, że było nas dzisiaj dużo, to jakościowo też. No i ci zawodnicy, którzy też powracali do grania i Patryk Skarbek, który nas wzmocnił, naprawdę jakościowo wyglądało to fajnie. Natomiast w kontekście całego sezonu mam nadzieję, że to jeszcze też nie koniec, że niektórzy zawodnicy wrócą do treningów i będzie jeszcze lepiej. Spodziewaliśmy się tego, że nie będzie łatwo. Po pierwsze, festiwal niewykorzystanych sytuacji, myślę, nie tylko z naszej strony, ale też po stronie gości. Jedna sytuacja w pierwszej połowie, czy też nawet dwie, gdyby to wpadło, zupełnie inny mecz. Straciliśmy bramki po indywidualnych błędach ewidentnych. Wiemy, nad czym pracować. Wiemy, co sobie powiedzieć w szatni. Goście mają 3 punkty, my nie mamy nic. Tyle z mojej strony. Myślę, że jak najbardziej drużyna została wzmocniona. Doszło 3-4 zawodników, 3 z wyższych lig, także myślę, że ewidentne wzmocnienie. Pracujemy, no i będziemy czekać na efekty. Pierwszy mecz, myślę, pierwsze koty za płoty. Gramy dalej. Myślę, że za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje, ale raczej będzie to czub. Takie mamy przynajmniej założenia i takie plany i o to będziemy walczyć. To teraz obiektywnie. Po pierwszych 10 minutach to myślałem, że Arka gładko wywiezie 3 punkty. Bardzo fajnie ofensywnie rozpoczęli mecz, rzucili się na nas i wyglądało to naprawdę dobrze. 3 ofensywnych zawodników, w tym Dominik Radziemski, Dominik chyba tak, który jest grającym trenerem. Świetne zagrania przez środkową linię, prostopadłe piłki. 3, tak jak mówię, zawodnicy ofensywni, którzy balansowali na granicy spalonego i pierwsze 3 piłki przeszły. W tym była bramka, którą widzieliśmy bodajże tam, nie było chronologicznie. Bardzo ładne uderzenie chyba z 18 metra po wyjściu bramkarza. Dwie kolejne, to jedno pudło obok bramki, jedna dobra interwencja bramkarza i wtedy trener troszeczkę kazał się drużynie naszej cofnąć, poczekać na rywala, bardziej operować piłką tutaj na swojej połowie. Rzut karny, 1-1. 2-1 zaraz przed samą przerwą, 2 minuty. No i to, co słyszeliśmy w opinii jednej i drugiej strony. Mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, tak z jednej, jak i z drugiej. Pierwszej na pewno zdecydowanie więcej tych sytuacji miała Arka Trzebnice. Drugiej to już się bardziej wyrównało. Były 2 czerwone kartki, ale to wynik gradacji 2 żółtych. No ten mecz jakby się zakończył, nie wiem, wynikiem 4-0, 0-4, to pewnie nikt by się nie zdziwił, bo tyle tych sytuacji było. No najważniejsze dla nas, że 3 punkty naprawdę z solidnym rywalem. Słyszeliśmy wzmocnienia z wyższej ligi, 3-4 zawodników doszło do Arki Trzebnice. To było widać na boisku, naprawdę dobry zespół. No i cóż, no to mają ambicje grać o czub tabeli. Trener Maciejski też powiedział, że upatruje w tym zespole drużynę, która będzie walczyć o pierwszą trójkę, więc kto wie, to wie, jak to będzie wyglądało. Nas cieszą 3 punkty zdobyte w takich fajnych okolicznościach. Tak? Przechyliliśmy szale zwycięstwa w końcówce meczu. No, Arka Trzebnica też na pewno będzie żałowała tych 3 punktów, ale wiadomo, akurat tutaj sezon długi i pewnie jeszcze gdzieś tam powalczą, ale też zarówno oni są dla prawie każdego w tej grupie nowym rywalem, jak i odwrotnie, więc też nie wiadomo, czego się po nich spodziewać, ani oni nie wiedzą, czego się spodziewać po przeciwnikach. No też wydaje mi się, że tutaj
bardzo duża zasługa u was ławki rezerwowych, tak? Bo długa ławka, więc dużo więcej sił niż arka. I rzeczywiście gdzieś tam te końcówki na razie, jak nie ma się długiej ławki, no to przy upale dają się we znaki, a jak ma się długą ławkę, no to można zrobić tych 5 zmian i mimo wszystko jest to na duży plus. Do dyspozycji trenera, bo na to spotkanie 23 zawodników nie ma o czym nawet mówić, więc tutaj... Ale to zanim jeszcze jak gdyby dołączyłem do tej drużyny, to zawsze podkreślaliśmy świetną pracę w Wilkowie z młodzieżą i to gdzieś tam procentuje. Teraz, no wiemy, z funkcji trenera zrezygnował Łukasz Stachowski i obowiązki jak gdyby zawodowe uniemożliwiają mu łączenie tego, więc tego wyzwania prowadzenia drużyny podjął się prezes. Też zawodnik bardzo dobry, Tomek Maciejski, no ale widzimy też odważną decyzję. On był jednym z pierwszych wyborów trenera Stachowskiego, bo dawał jakość, ale to jest to, co mówiliśmy też na przykładzie trenera Jacka Kanasa w Mewie Kunice. On odstawił się od drużyny, on kieruje nią za linii bocznej. On jak gdyby też w porównaniu do trenera Stachowskiego mam wrażenie, troszeczkę więcej pomiksował doświadczenia z młodością. No i też, tak jak powiedział, no, udało się wzmocnić zespół. Patryk Skarbek bardzo dobre zawody rozegrał, świetnie operował piłką w środku pola. To w dużej mierze też na nim spoczywała nasza gra ofensywna. To jak piłka była rozprowadzana, bardzo dobrze grał Kuba, środkowy obrońca, też który wrócił do drużyny. No i naprawdę zaczyna to wyglądać fajnie. Mam nadzieję, że to jest tylko jak gdyby przedsmak tego, na co stać Wilkowiankę, ale tak jak mówisz, no szeroka ławka też gwarantuje to, że mimo absencji kogoś, trener ma z kogo skorzystać i tak jak mówisz, czasami ostatnie nawet 5 minut wejścia, ale na świeżości i może przyczynić się do zwycięstwa. Będzie to niewątpliwie bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o inne wyniki. Huragan Proboszczów, Błękitni Kościelec 3-2, wszystkie gole wpadły w drugiej połowie tego spotkania, no i tam mocno iskrzyło na koniec, z tego co się dowiedziałem, nie wiem czy tam doszło do bójki, czy prawie doszło do bójki, ale dwie czerwone kartki dla zawodników Huragana Proboszczów. Spotkanie Górnika 2 Złotoryja z innym zespołem, który został przeniesiony do tej grupy, z Dębem Stowarzyszenia Siedliska, który wykazuje aspiracje na to, aby walczyć o najwyższe cele, zostało przełożone ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w Górniku Złotoryja, ale jak już o tym mówiłem, nie potwierdziło się to na szczęście. Orzeł Wojcieszyn, Płomień Michów, to już mamy za sobą, 4-3. Huragan Nowa Wieś Złotoryjska rozbija Sokoła Krzywa 6-2. Orzeł Zagrodno, no to jest mój jak gdyby faworyt, może nie faworyt, ale zespół, który miał się bić o top 3 i dalej tak podtrzymuje. Ale na inaugurację przegrywa na własnym boisku. Też nie z byle kim, bo z Orlikiem Okmiany 0-3. No i Czarni Rokitki, Kolejarz Miłkowice 3-0. Kolejny zespół, który ma walczyć o okręgówkę. No też tutaj jest dużo tych zespołów, które rzeczywiście będą mocne. Tutaj trochę tak, wydaje mi się, trochę podobna sytuacja jak właśnie w lidze okręgowej, że wszyscy mówili, Górnik Lubin będzie miał autostradę do tej czwartej ligi. Nagle inne drużyny się powzmacniały. I już widać, że to będzie zacięta walka. Tak samo tutaj Hojnowianka awansowała, to takim naturalnym liderem grupy wydają się Czarni Rokitki, które też zresztą w okresie przygotowawczym świetnie się prezentowały, a tutaj mamy mocną Arkę Trzebnicę, mamy Orzeł Zagrodno, tak, Orzeł Wojcieszyn też nie wiadomo, jak ostatecznie będzie wyglądał, no i Huragan Proboszczów, a tam trener też nie kryje aspiracji, że chcieliby w okręgówce zagrać, mieli otwarcie stadionu u siebie, tak, wrócili do Proboszczowa, mają bardzo fajny obiekt z własną siłownią, także też niewiele drużyn w A-klasie może się tym pochwalić, także no, też będzie walka o to pierwsze miejsce w tej grupie. Czyli mamy inaugurację A-klasy za sobą, króciutko o B-klasie. Tutaj wystartowały pierwsza i druga grupa. Odra Grodziec Mały rozbiła Mieszko Dwaruszowice 11-1, Zamet 2 Przemków, Błyskawica Lubuszyce 1-6, Błysk Studzionki, GLKS Gaworzyce 3-4, Zryw Kotla Perła Potoczek 2-5, LZS Koźlice Kupryt 0-2, Sucha Górna 8-0 i Sokół 2 Jerzmanowa, Sokół Niechlów również 8-0. No to takie wyniki, no naprawdę wysokie w tej B-klasie.
Rezerwy Sokoła też pokazują, że potrafią strzelać bramki. Zgadza się. W drugiej grupie Platan Siedlce pokonuje LZS Żelazny Most aż 9-1. Emocje w meczu LZS-u Nowa Wieś Lubińska z LZS-em Komorniki 4-3. Relaks Szklary Dolne przegrywał siebie z Huzarem Raszówka 1-3. Iskra 2 Księgińce rozbija Wiktorię Parchów aż 11-0. No i to jest pokłosie tej szerokiej kadry, o której mówiliśmy. Iskry 2 Księgińce, jeżeli chodzi o klasę okręgową. Wiktoria Niemstów, Zryw Stary Łom 2-1, Górnik 2, Lubin, Mewa Goliszów 6-2 i LZS Biała pokonuje Iskrę Niedźwiedzice 8-4. Piotrek, prawdopodobnie w najbliższym odcinku nie będziesz mógł zagościć, ty też się urlopujesz. Nie mogę tak ci jest. Tego zabronić, jak to mówią trenerzy w niższych ligach. Nie mogę ci tego zabronić, aczkolwiek ubolewam. No, chyba, że uda nam się przesunąć nagranie odcinka. Tobie życzę przyjemnych wakacji, no bo zapracowane też te wakacje, każdy z nas na nie czeka, więc co więcej. I wracaj do nas cały i zdrowy. Dziękuję serdecznie, można zawsze podłączyć mnie na Skype. zrobimy internetowy odcinek, gdzieś tam połączenie i zaproszę cię do studia, tutaj postawię twoją tylko kukiełeczkę, tak. Jakiś manekina. Mam tylko nadzieję, że jakieś opostrzenie nie dojdą i nie okaże się, że w trzech odcinkach nie będzie, bo będę musiał siedzieć w domu, ale nie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Bądź ostrożny, wracaj do nas. Państwu dziękujemy obaj za uwagę. Zapraszamy na lokalne boiska. Pogoda była w tych dwóch weekendach, no iście naprawdę fantastyczna, więc zapraszamy na odwiedzania lokalnych boisk. A dzieje się bardzo dużo, dużo bramek pada, jest naprawdę ciekawie od czwartej ligi. I nie tylko, bo w regionie mamy zespoły przecież trzecioligowe, mamy już niedługo Górnik Polkowice wraca do rozgrywek też niedługo drugiej ligi, więc tak naprawdę zapraszamy na boiska ligowe od ekstraklasy aż do B-klasy. Za uwagę dziękuję Państwu, Radosław Salamon i Piotr Fortuna. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na sportowe emocje z regionu zaprasza sieć restauracji Hanoi. Orientalny smak miasta. Sponsorem programu są Płytki Rokitki, Salon Płytek i Armatury Sanitarnej. Na piłkarskie podsumowanie tygodnia zaprasza firma Saler Polska z siedzibą w Legnicy. Oficjalny dystrybutor sprzętu sportowego marki Saler w Polsce.